Wróciłem właśnie z konferencji na Malcie, konferencji Europejskiej Federacji Humanistycznej, gdzie obok różnych ciekawych tematów spotkałem się też z ekstremalnymi przejawami islamofilii, takimi jak na przykład usuńmy zewnętrzne granice Europy i w ogóle wpuszczajmy wszystkich, niech nie będzie żadnej kontroli granic, tak będzie lepiej. I to mówił skądinąd lubiany przeze mnie reprezentant Belgii. Jak i na przykład z postulatami dotyczącymi tego, żeby nie narzucać żadnym muzułmanom konieczności integracji, że to jest barbarzyństwo, że to jest przemoc, muzułmanie nie muszą się integrować, nie powinno im się tego narzucać, to jest rasizm. Jeśli chcą kultywować swoje zwyczaje, nie wiem, takie jak zabijanie za bluźnierstwo albo jak obrzezanie kobiet, chociaż to nie jest tylko muzułmański zwyczaj, dodam od razu, ale no w dużej mierze propagowany przez muzułmanów. No to nie należy tego jakby narzucać. Ogólnie klimat na maltańskiej konferencji, co będziecie mogli zobaczyć niedługo na naszym kanale, nagraliśmy to. To będą materiały po angielsku. No, pod kątem islamu był niezwykły. Znaczy, miało się wrażenie, że bardzo wiele osób jest po prostu oczarowanych pomysłem, żeby przyjmować muzułmanów. Że to jest główny cel jakby humanizmu, żeby wszystkich ludzi migrujących do Europy również tylko i wyłącznie zarobkowo przyjmować. W trakcie, gdy ktoś tam cicho pisnął, bo oczywiście nie wszyscy tak samo myśleli, gdy ktoś tam cicho pisnął, że może jednak jest inaczej, że ratunku, odezwał się ktoś właśnie z Afryki, kto krzykiem stwierdził, że jak on śmie w ogóle i że nikt by nie uciekał do Europy tylko po to, żeby dostawać 800 euro socjalu na przykład. No i później ta myśl była powtarzana wielokrotnie i pomysł, że są w ogóle imigranci zarobkowi wśród tej fali imigrantów, no okazał się być też trochę zdaniem islamofili islamofobiczny. No, słuchając konferencji maltańskiej natknąłem się też na przedstawiciela Chorwacji, który był jakby jeszcze bardziej rozżalony i zdziwiony tym, co się działo, niż ja, bo stwierdził, że Stowarzyszenie Chorwackich Humanistów jest jedynym, które rzeczywiście pomaga muzułmanom, a nie tylko gada. No i stwierdził, że mu się to wszystko nie podoba. Nie podoba mu się na przykład to, że nikt z tych muzułmanów nie zostaje w Chorwacji, wszyscy jadą dalej, chociaż ofiary rzeczywistych działań zbrojnych, no przynajmniej przez jakiś czas, nie wiem, przez rok, no odzyskiwałyby siły w kraju, który chce ich przyjąć. Dlatego on zmienił zdanie, no, na takie, zapewne zdaniem większości uczestników konferencji maltańskiej, na zdanie, no, islamofobiczne, bardzo krytyczne. No tym niemniej stara się ludziom pomagać, chociaż nie wie, co z tym zrobić i mówi, że pomaga przejeżdżać przez Chorwację, a nie zostawać w Chorwacji. Obserwując jakby takie mocne przejawy islamofilii, ludzi, którzy sugerowali, że celem głównym humanizmu w Europie powinno być przyjmowanie migrantów, najlepiej bez granic zewnętrznych Unii Europejskiej i bez jakiegokolwiek nacisku na integrowanie się muzułmanów w Europie, no pomyślałem sobie, że, no, że to się musi zmienić, że po prostu nasza Europa jest w dużym niebezpieczeństwie, będąc w rękach takich idealistów i naiwniaków, że tak powiem, bo oczywiście intencje zapewne były dobre, chociaż zupełnie naiwne i nieprzemyślane. Ja się odzywałem tylko w prywatnych rozmowach, bo nagrywałem te materiały, więc ciężko gadać za kamerą, zwłaszcza jak się jest troszeczkę podirytowanym. Ale wydaje mi się, że nawet jakbym się odezwał, to podobnie jak część osób siedzących na tej sali, reprezentanci Włoch, niektórzy reprezentanci Malty, niektórzy reprezentanci Holandii, no zostałbym zadziobany za islamofobię rzekomą, ośmielając się w ogóle krytykować, ośmielając się kłaść jakiekolwiek kłody pod nogi takiemu hurra, przyjmujmy wszystkich, refugees welcome, i tak dalej, i tak dalej. Także pomyślałem sobie, że jedyną rzeczą, która może to zmienić, jest czas. Jest czas, że po prostu za rok, za 2 lata sytuacja będzie wyglądać już na tyle źle, niestety, chociaż chciałbym się mylić, że nawet ci fanatyczni islamofile, część z nich troszeczkę zmieni zdanie. Oczywiście będzie to zbyt późno, na pewno lepiej by było, gdyby ta zmiana zdania nastąpiła troszeczkę wcześniej. No ale cóż robić?